W dzisiejszym dniu rozważamy Ewangelię według świętego Jana i mamy tutaj uzdrowienie chorego nad sadzawką Betesda. Jezus pyta, czy chcesz być uzdrowiony? Ja myślę, że Pan Jezus mówi do każdego z nas, czy chcesz być uzdrowiony, bo tak naprawdę każdy z nas potrzebuje jakiegoś uzdrowienia albo jakiejś pomocy. Niekiedy próbujemy sobie sami pomóc, próbujemy działać. Niekiedy wołamy do tej pomocy inne osoby, ale przeważnie nam to nie wychodzi. Ten chromy mówi, Panie, nie ma człowieka, który by mi pomógł. Mamy szukać tak naprawdę pomocy u Pana Jezusa. U Niego szukać uzdrowienia. Jednakże tego dnia był szabat, czyli Jezus uzdrowił chorego w tym dniu, kiedy prawo mówiło, że nie wolno ci nic robić. Także nasz Jezus jest ponad prawem, ponad podziałami, jest dla każdego z nas, daje się nam każdemu porówno i wystarczy tylko, że powiemy tak, Jezu chce. Jezus na końcu daje uzdrowienie, ale daje taką ważną naukę dla każdego z nas. Kiedy daje właśnie to uzdrowienie, oto wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Ja myślę, że to zdanie to nie jest zdanie, które nas ma straszyć. To zdanie ma nas motywować, to zdanie ma nas właśnie przyprowadzać do Jezusa, do poprawy relacji z Nim. I tutaj wychodzi, że zdrowie naszej duszy jest ważniejsze od zdrowia ciała. Aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Czyli w trakcie tego Wielkiego Postu możemy się skupić na pielęgnacji naszej duszy. Iść do spowiedzi, wyspowiadać się, a inne rzeczy będą nam dodane. Ja myślę, że też w tym czasie możemy rozejrzeć się wokół siebie. Czy może są jacyś ludzie, którym trzeba pomóc, których trzeba podprowadzić. Podprowadzić w takim ludzkim znaczeniu, ale może też podprowadzić właśnie do Jezusa, do tej pełni, do tego prawdziwego uzdrowienia. Możemy zadbać o to i osobiście, i też jako wspólnota. Ważni są ludzie wokół nas. Patrzmy na innych i przyprowadzajmy ich do Jezusa.